Witamy Państwa serdecznie. No dzisiaj, proszę Państwa, znowu jak codziennie odjeżdżamy z Saskiej Kępy. Jesteśmy pozarażani, proszę Państwa, pozarażani. Dlaczego? Że Janek Witek jest zarażony. Proszę Państwa, może te katoliczki nas z Saskiej Kępy zaraziły, te zakonnice, może ktoś inny. Także proszę Państwa, te twarze takie katolickie od rana do nocy niezadowolone, niemiłe ciągle, że te twarze katolickie coś chcą. Państwo zobaczą, tam jest droga na Anglo-Amerykę Białystok, potem na Augustów, a Poznań to całkiem nie w tę stronę, bo Poznań to jeszcze w drugą stronę, Państwo zobaczą. No, to czyli tak, jesteśmy tutaj, trasa Łazienkowska jako Aleje Stanów Zjednoczonych numer 23 i tak. Także proszę Państwa, jesteśmy pozarażani i jeszcze tutaj w Radiu Tok FM u Żydów z Czerskiej 8:10 jakiś ksiądz się wypowiada, proszę Państwa, jakiś ksiądz się wypowiada. No to więc już Janek Witek się śmieje, Janek Witek się cieszy, że jest zarażony. No właściwie to jesteśmy chorzy, może nie powinniśmy byli chodzić, ale ja już wyszłam, proszę Państwa, z tych chorób. Ja już wyszłam z tego wszystkiego. Tam pod mostem, niech Pan idzie, jest metro na wózku. Także proszę Państwa, tutaj jesteśmy wszyscy pozarażani, ja już tego faceta, to jest stary piernik, wysyłam go. Ale on będzie do śmietnika zaglądał. A, to ten facet, proszę Państwa, co on tu mieszka. On mieszka w tym bloku, wiem. No, bo proszę Państwa, tutaj nie ma prawosławnych. Tu jest wszystko lewe, lewosławne. Facet wychodzi z bloku, no i idzie do śmietniczki, zagląda. To po prostu takie jest typowe może, proszę Państwa, za noc się bierze, no bo on się wstydzi, proszę Państwa. Co tu jest grane? Bardzo ładna ta ulica Stanów Zjednoczonych i przecina Saska, Saska Kępa, proszę Państwa, bardzo ładna. No i jest ta szkoła, proszę Państwa, gdzie Bożena Rossa, moja koleżanka z Gocławia, uczyła, że Bóg to Jahwe. No nie ma tutaj prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma Ewangelii, a do Anglo-Ameryki Białystok 185 km. Czyli Saska Kępa jest katolicka. I ksiądz w Radiu Tok FM się wypowiada, Janek Witek się śmieje, że mówi, że jak nie Żyda na niego wyślą, to jakiegoś księdza katolickiego. Także ksiądz katolicki w Radiu Tok FM wypowiada się i mówi tak. Ja mówię, słuchaj, to jest jakiś profesor. No to więc, ale profesor Pawłowicz. To więc Janek Witek mówi, że co? Że ksiądz i profesor. Ja mówię, przecież ci księża, to oni są prawie wszyscy profesorami, bo ksiądz zawsze jest wysoko kształcony. No. Także proszę Państwa, no ledwie co wstałyśmy z łóżka, te reptoidki, to one może biegają już od nawy lewej do nawy prawej, proszę Państwa. No i ten stary piernik tutaj już okupował. Państwo zobaczą następny. Przechodzi z wózkiem, ale no, chciał, nie chciał, odruchowo, bo to jest Warszawa przecież na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. A tam za Bugiem to jeszcze jest Białystok. Tam za Bugiem to jest Anglia, Ameryka, Białystok. Tutaj na razie mamy do czynienia z Saską Kępą. Tam na wprost, jak Państwo pojadą, to jeszcze do Mareczka, Uniwersytet Wiatraczna. Wczoraj bardzo dużo zdjęć próbnych, filmów próbnych, proszę Państwa, robiłyśmy na temat uniwersamu, który ma być też rozebrany. Często, gęsto, albo stoją, albo siedzą i gapią się. Co też tutaj ta firma Elhof Art wyczynia. Także proszę Państwa, nasza firma Elhof Art, Pastecka, Głowacka, Hof, przedstawiają, a wszystko to się gapi. No to przecież Warszawa tylko jest jako ten widz. Warszawa skazana jest na oglądanie. Warszawa skazana jest na gapienie się tylko, proszę Państwa. Głupie to wszystko.
komórkę się patrzyła, żebracy, no. Biegają, tak. Właśnie. No bo się facet wściekł, że aż tam zajechał. No. Facet się wściekł.